Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie pasty łososiowej. Oglądajcie, zapraszam. Do przygotowania pasty łososiowej potrzebujemy 100 g łososia wędzonego, 2 jajka ugotowane na twardo, 100 g serka śmietankowego naturalnego, pieprz oraz szczypiorek. Zaczynamy. Do przygotowania pasty potrzebuję rozdrabniacz. Urządzenie, które zrobi mi z tego gładką masę. Jeżeli nie macie takiego urządzenia, możecie wszystko drobno pokroić i też również osiągniecie zamierzony efekt. Zaczynamy od łososia. Kroję drobną kostkę łososia. Wrzucę do pojemnika. Następnie jajka. Serek śmietankowy dodaję, naturalny, około 100 gram. Zamykam i mieszam. Już rozdrobniło. Otwieramy. Proszę bardzo. Teraz przełożę masę do rękawa cukierniczego. Taka masa będzie najlepiej smakowała w połączeniu z pieczywem. Możecie wysmarować swoje ulubione bułeczki. Ja do tego celu użyję focaccie, którą przygotowałam sobie wcześniej, a znajdziecie ją w moich przepisach na kanale Ewa Marchewa. Polecam, odwiedźcie kanał. Przełożyłam do rękawa. Już koniec, tak? Koniec. Dobra. Chodź, mam jeszcze raz. Ale to jest mochetejka. Kroję plastry w pokaci. Taki placek pizzowy. Przepis idealnie jak na spód do pizzy. Wytniemy mały otworek. Wykładamy
pastę łososiową przy pomocy rękawa cukierniczego. Teraz jeszcze trochę szczypiorku. Trochę pieprzu. Do smaku. Szczypiorku. Ale apetycznie wygląda. Jeszcze trochę. Zobaczcie. Pasta z łososia gotowa. Zobaczcie, pasta łososiowa gotowa. Jeżeli podobał Wam się przepis, subskrybujcie i lajkujcie.